Witam wszystkich, bo może zacznę dzisiaj trochę tak. Urlopy się skończyły, wszystko wykorzystane, zostało tylko kilka dni na święta Bożego Narodzenia. Teraz zostało wędkowanie jedynie tylko weekendy i parę godzin powiedzmy po pracy. Też warto iść. Z doświadczenia polecam, starczy 5-4 godziny, można naprawdę piękne ryby złapać. Jestem tutaj już około pół godziny, pierwszy pips dziwny, udało się nagrać, nagrywałem akurat robaka, krótki odjazd, stanął, nic. Malutki kroczek, tegoroczny karpik. Waleczny karpik. Po pół godziny. Około, czyli fajnie, wiadomo, nie zawsze się łapie to duże, fajnie było to duże złapać, ale nie zawsze się łapie. Ostatnio byłem też na rybkach z kolegą. Dwie ładne sztuki weszły. Jedna 5 kilo. Druga 5500. Thank you.
się nabrać, bo już akumulatory w kamerach słabe, dlatego kamery były wyłączone. Kolega tylko nagrał, jak holowałem rybę. Jedną się udało nagrać. Ale było fajnie. Jedna weszła chyba o 11 przed południem, druga o 3 w nocy. Co dziwne jest na tym łowisku, nigdy nie złapałem ryby w nocy. Ostatnio pierwszy raz o 3. Złapałem rybę, w nocy musiałem wypłynąć pontonem, bo wszedł mi tam w lilię. Ale się udało. Wyciągnąłem go. Dobiega końca moja zasiadka. Zaraz będzie ciemno. Nie chcę się po ciemku pakować, bo nie lubię. I to trzeba iść do pracy. Podsumowując się zasiadkę, jestem zadowolony. 3 karpie, już leż. Jeden odjazd, nic nie było. Jeden taki fajny karpi, 4 kilo. Z tego miejsca pozdrawiam was wszystkich i do następnego razu.